Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić surową czekoladę. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Więc najpierw potrzebny jest nam nierafinowany olej kokosowy, który musimy rozpuścić do 45 stopni Celsjusza. Gdy jest lato, możemy wystawić go po prostu na chwilę na dwór. Teraz potrzebne nam będzie kakao niealkalizowane. Proporcje, które należy użyć, są oczywiście kwestią indywidualną. Jeśli ktoś chce mieć bardziej gorzką czekoladę, powinien więcej dodać kakao, a mniej karobu, którego teraz dodamy. Jest on trochę słodszy niż naturalne kakao. Teraz wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Jak widać, już powstaje nam tak naprawdę czekolada, którą można użyć jako polewę na przykład do ciast. Ale według mnie smakuje jeszcze lepiej, gdy dodamy odrobinę wiórek kokosowych lub też mąki kokosowej. Znowu wszystko mieszamy, dopóki nie rozpuszczą się powstałe grudki. Te kilka składników tworzy podstawowy rodzaj czekolady. Możemy dowolnie dodawać składników, by powstały inne smaki. Możemy dodać rodzynek, czy też rozdrobnionych orzechów dla urozmaicenia. Możemy też dodać syropu z agawy jako słodzika lub zastąpić karob kakaem, by powstała nam 100% gorzka czekolada. Po zamrożeniu nie tylko nada się do jedzenia sama w sobie, ale także przy użyciu obieraczki możemy dekorować na przykład nasze ciasta. Schładzamy teraz naszą czekoladę. Powinna być przechowywana w chłodzie, jeśli nie chcemy, by nam się rozpuściła. Smacznego!